Witajcie serdecznie, kolejne Espresso z Bogu Bogumiłem. I dzisiaj o aktualizacji, a wręcz ewolucji w kamerach linii M31. Otóż powiem o kamerach M3115 i M3116 LVE. Kamery z serii Axis M31 są to dość charakterystycznie wyglądające kopułki. Są zastosowane zastos tam, gdzie na przykład potrzebujemy dyskrecji, a jednocześnie spełnienia określonych warunków, na przykład widzenia nocnego. Szerokokątne kamery będą miały zastosowanie w hotelach, restauracjach, w biurach czy obiektach handlu detalicznego. Nowe modele to dwa modele, full HD i o rozdzielczości 4 megapikseli. Oba modele mają rozszerzenie LVE, czyli posiadają wbudowany promiennik podczerwieni, yy, spełniają standardy Vandal odporności i mogą być mocowane na zewnątrz. Zatem nieco uprościliśmy yy, liczbę yy, kamer do wyboru w ramach serii M31 i obecnie dwa modele są w zupełności wystarczające. Wyróżnikiem kamer serii M31 jest ich kształt, przede wszystkim płaski front kamery, który ogranicza ilość możliwych wystąp wystąpienia refleksów wynikających z zastosowania promiennika podczerwieni. W nowych modelach zastosowano najnowszy chipset Artpeak 7 generacji, który wprowadza technologie takie jak Forensic WDR, Forensic WDR, technologie Lightfinder oraz bezpieczeństwo. Start oraz podpisany firmware. Kamery wyposażone w nowe chipsety Artpeak 7 generacji oczywiście posiadają te wszystkie technologie, które Axis oferuje swoim klientom, więc tutaj również mamy technologię Zipstream, która wspiera zarówno kodek H264, jak i H265. Kamery te warto rozważyć przy realizacji swoich projektów, ponieważ są bardzo efektywne kosztowo, dość uniwersalne. Ich obudowa pozwala na łatwe dopasowanie do wnętrza, ponieważ można ją zdemontować i łatwo pomalować. Także zachęcam do ich stosowania w przyszłych projektach. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo. Do widzenia.